prorocy, Bóg prorocy proroctwa. Na jakiej zasadzie Bóg powołuje proroka? Kim jest prorok? Dlaczego Bóg w ogóle zadecydował, aby mieć swoich proroków? Wiemy, że na początku, gdy Bóg stworzył człowieka, nie było potrzeby proroków. Kontakt Boga z człowiekiem był bezpośredni. Ale później to wszystko runęło, gdy zaistniał grzech. I Bóg sięgnął, jako że Bóg miłował dalej człowieka, sięgnął po inne sposoby komunikowania się z nim. Nadal człowiek pozostawał w otoczeniu cudownej przyrody, która wyszła z ręki Stwórcy. I to jest ta księga, przez którą Bóg do dzisiaj przemawia nawet do ludzi, którzy jeszcze nigdy nie zetknęli się z Pismem Świętym. Bóg przemawiał również i przemawia do nas innymi sposobami. Przez stosunki międzyludzkie, stosunki rodzinne. To są wszystko lekcje ukazujące nam, kim jest Bóg, jak Bóg nas miłuje, jak Bóg nas traktuje, dlaczego tak, a nie inaczej. I my to poznajemy najpierw jako małe dzieci, mając rodziców, świadomi tego, że oni nas nie opuszczą, świadomi tego, że rozwiążą każdy problem, każdą lalkę naprawią, każdą piłkę nadmuchają, każdy rower popsuty nam zreperują. I później, gdy dorastamy, to Bóg edukuje nas dalej. Zostajemy rodzicami. I wtedy zaczynamy Boga jeszcze lepiej rozumieć. Jak postępować z dziećmi? Dlaczego dzieci są takie krnąbrne? Chciałoby się może ich nie kochać, ale jak je nie kochać? To są moje dzieci. W ten sposób Bóg komunikował, ale niezależnie od tego, ten szczególny sposób komunikacji, jaki Bóg wykorzystywał, powołując niektórych ludzi, my nawet nie wiemy, dlaczego ich powoływał. I chcę wam powiedzieć, że Bóg na proroków powoływał ludzi nie tylko z wybranego narodu izraelskiego, ale i z narodów pogańskich. I tak samo prawdziwe poselstwa im przekazywał i słał ich z tymi poselstwami do innych ludzi. Przykłady tego będziemy mieli podczas dzisiejszego spotkania. Biblia to odnotowała. Co więcej, kogo Bóg powoływał na łącznika z tą resztą ludzi? Słowo prorok oznacza dokładnie w przekładzie na język polski widzący. My przywykliśmy, że prorok to jest przepowiadacz przyszłości. Też. To jest jedna z funkcji proroka. Ale prorok to jest przede wszystkim widzący, nevim. On widzi. On widzi rzeczywistości, których nie dostrzegają inni ludzie. On może informować o tych rzeczywistościach. Bóg mu je objawia. To nie jest jakiś hokus pokus, że ktoś powie, jestem jakimś jasnowidzem, coś mi się przywidziało, przyśniło. Nie, nie. Jest bardzo uporządkowane. Ślady tego zaraz znajdziemy. Popatrzmy na kilka przypadków powołania proroka. W Księdze Izajasza w rozdziale 6, w pierwszych 8 tekstach jest opisana szczególna scena. Izajasz jest kapłanem. Izajasz jest w świątyni. I Izajasz zauważa, że coś się dzieje więcej niż dzieje się normalnie podczas i działo się dotychczasowych jego pobytów i służby świątynnej. On ma tę wizję, widzi Pana, widzi Boga siedzącego na tronie. Nie potrafi rozpoznać jego rysów, jego fizjonomii, ale widzi, jest to potężna istota. Tam jest dużo światła, dużo ognia i doznaje olśnienia. On, grzeszny człowiek, stanął w obliczu Boga. Grzech w obliczu Boga nie ma prawa istnienia. Jest przekonany, że w ten sposób zbliża się do niego śmierć. Ale Bóg mówi, Izajaszu,
nie umrzesz. Obserwuję, jak jeden z aniołów z ołtarza bierze jeden z węglików. W świątyni ołtarz bezustannie płonął. Bierze z tego ołtarza węglik, dotyka jego ust. Wyobraź sobie, że to jesteś ty, jakbyś się czuł. Bóg mówi, oczyściłem cię ogniem, tak jak wy oczyszczacie różne rzeczy ogniem. Ja cię oczyściłem z grzechów, z winy. I wtedy w Izajaszu coś się dzieje. Słyszy, że tam jest jakiś problem, jest jakieś przesłanie, coś trzeba gdzieś zakomunikować, coś trzeba powiedzieć. I wcale Bóg go do tego nie zachęca. Tylko pytanie pada, ale kto nam pójdzie, kto nam to zaniesie? Izajasz teraz oczyszczony, zbliżony do Boga mówi, Boże, ja, no przecież jestem, przecież Ty mnie obdarowałeś, Ty mi przebaczyłeś moje wszystkie winy. Tak doszło do powołania tego proroka Izajasza. Jeremiasz, inny wielki problem, prorok, przepraszam bardzo, inny wielki prorok ze Starego Testamentu. Bóg go wybiera w jego młodości. To też jest kapłan. On się przygotowuje już do służby, jest jeszcze młody. I Bóg mówi, nie będziesz kapłanem, będziesz prorokiem. Trzeba nam wiedzieć, że w Starym Testamencie z uwagi na niewierność ludu, łamanie przymierza, o czym mówiliśmy dzisiaj rano, między kapłanami a królami były częste takie nieporozumienia. Kapłani byli reprezentantami ludu wobec Boga. Oni przedstawiali sprawy ludu Bogu. Oni orędowali w świątyni, oni składali ofiary. Prorok odwrotnie funkcjonował. Prorok był reprezentantem Boga wobec ludu. I z uwagi na te dwie pozycje i te dwa kierunki działania, między tymi dwoma grupami ludźmi, kapłanami i prorokami, częste były tarcia. Jeremiasz nie chce być prorokiem. Jeremiasz napatrzył się na działalność proroków i to, jak nieraz prorocy byli znienawidzeni. On nie chce być prorokiem. A Bóg mówi, będziesz, gdy byłeś w łonie matki, to ja sobie już upatrzyłem, że ty będziesz dobrym prorokiem. Później po wielu doświadczeniach, to jest w 20 rozdziale księgi Jeremiasza proroka, Jeremiasz mówi, Panie Boże, bodajbym umarł wcześniej, nawet w łonie matki, po co ja żyję? Wszyscy przeciwko mnie, a ty mi każesz tak niepopularne przesłania kierować do tego ludu. Mówi, namówiłeś mnie i dałem się namówić, jak gdyby żałował. Ale my znamy Jeremiasza, jak gorliwie, z jakim zapałem, z jakim pragnieniem służenia Bogu i naprawienia wszystkiego, co było złe w narodzie, działa ten prorok. Kolejny prorok, Ezechiel. Ezechiel jest bardzo związany z Księgą Daniela, tak jak Jeremiasz. Wiele proroc wypowiadanych przez Ezechiela i Jeremiasza realizowanych było wtedy, gdy Daniel był już w niewoli babilońskiej. Ezechiel zostaje zabrany do niewoli później niż Daniel. Kilka lat później, dokładnie 8, i tam w Babilonie zostaje powołany na proroka. On nigdy nie był prorokiem. I znowu będzie miał ważne poselstwa do przekazania. Tekst, który się wyświetlił w kolorze czerwonym, jest jednym z najpiękniejszych tekstów i najbardziej pouczających co do funkcji proroka Bożego. Podczas jednej z wizji Bóg zwraca się do proroka i mówi, słuchaj, przyłóż serce, przyłóż wzrok, słuch do tego wszystkiego, co tutaj się dzieje, co jest mówione, bo po to cię tutaj wezwałem, po to tę wizję otrzymałeś, abyś teraz poszedł do narodu i im to wszystko przekazał. To jest bardzo ważne, gdy jesteśmy przed obliczem Bożym, gdy jesteśmy na nabożeństwie, gdy czytamy Pismo Święte, abyśmy nie myśleli o wszystkim. Ja nieraz chwytam się na tym,
że jest wiele czynników, które mi przeszkadzają na kontakt z Bogiem, między innymi komórka. Jeżeli zapominam ją wyłączyć, to okazuje się, że i mnie przerwie to spotkanie z Bogiem, czy to czytanie, czy słuchanie, czy udział w nabożeństwie, i inne osoby wokoło mnie rozproszy. A więc tu prorokowi Bóg mówi, gdy jesteś ze mną, to myśl o mnie. Ta relacja między nami i ten kontakt niech będzie ścisły. Jonasz prorok, niezwykły prorok. Z tym prorokiem Bóg miał takie utarczki. Można z prorokiem Bożym mieć utarczki? Tak. Bóg go wysłał z poselstwem do Niniwy, a on poszedł do portu, kupił sobie bilet na statek, który płynął w odwrotną stronę. Mówią, żadną miarą nie pójdę do Niniwy. Niniwa to była stolica potężnego imperium asyryjskiego. Asyryjczycy strasznie nękali 10 północnych pokoleń. Mówi, żadną miarą tam nigdy nie pójdę. Co Bóg miał robić? Bóg nieraz ma naprawdę, jak mówiłem już rano, poczucie humoru. Jonasz wyrzucony przez rybaków i sternika i kapitana okrętu, na którym płyną, bo dowiedzieli się, że to z jego powodu jest taki potężny sztorm, 9 w skali Buforta. I wtedy Bóg powiedział, no ale przecież ja Jonasza potrzebuję. Jakaś wielka ryba, tego gatunku chyba dzisiaj nie znamy, niepopularny jest, połknęła. Nieraz mówimy, że to wieloryb. Nie, wieloryb nie mógł połknąć Jonasza, bo wieloryb ma za wąski przełyk. Nigdy by nie połknął człowieka. Biblia nie mówi o wielorybie, mówi o wielkiej rybie. Jak długo był Jonasz tam, nie wiemy. Wiemy, że ryba zdegustowana wypluła go na brzeg. Nawet ryba miała dość takiego proroka. I wtedy Jonasz poszedł i wykonał zadanie. I był bardzo niezadowolony z tego. Wykonał tylko w części. Ale okazuje się, że skutecznie. Asyryjczycy zareagowali na Boże poselstwo. Dzisiaj mówiliśmy, że Bóg miłuje wszystkie narody. Bo nieraz myślimy i naród żydowski myślał, że ich wybrał, że ich będzie hołubił, że oni mogą robić co tylko chcą, bo Bóg ich kocha. Bóg kocha wszystkich jednakowo. I Asyryjczycy, 120 tysięcy ludzi zareagowało na jedno poselstwo jeszcze do niedawna niewiernego proroka Jonasza. A Jonasz później miał pretensje do Boga, że nie spełnił tego, co on ogłaszał. Mówi, a więc znowu, Boże, na dudka wyszedłem. Mówiłem, że Niniwa zginie, a tutaj Niniwa ocalała. Bóg musiał ratować Jonasza, musiał mu wytłumaczyć, na czym polega jego służba i na czym polega służba Boga wobec upadłego rodzaju ludzkiego. Fascynująca księga, niedługa, bo 4 rozdziały tylko ma. W domu przeczytajcie sobie. I księga proroka Daniela. Gdy mówimy o Danielu proroku, to zazwyczaj myślimy o tym młodym człowieku, który jest już prorokiem, podobnie jak Jeremiasz. Zapomnijmy o tym. Dlaczego? Zaraz się dowiemy, gdy dojdziemy do księgi proroka Daniela. Prorok nie był prorokiem, gdy był młodzieńcem. Gdy Daniel otrzymał pierwszą wizję proroczą, którą Bóg jemu dał, to już miał prawie 70 lat. Wtedy Bóg go powołał na proroka. On potrafił wcześniej wyjaśniać proroctwa. Bóg mu objawił to, co innemu prorokowi, i to pogańskiemu, powiedział wcześniej. Ważne fakty i wnioski, które stąd płyną, zawarte są w liście Piotra, a również w księdze Apokalipsy. Piotr napisał przede wszystkim, to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi, albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym. Bardzo ważna uwaga. Nieraz czytamy jakieś proroctwo w Piśmie Świętym i mówimy, o ja wiem co to jest,
Nie zapomnę, gdy był ten tragiczny wypadek w Czarnobylu, gdy reaktor atomowy został uszkodzony, promieniowanie rozeszło się na całą Europę i nie tylko. Wtedy niektórzy, czytając Pismo Święte, Apokalipsę, stwierdzili, że tam jest mowa o tym, że pojawi się taki osobnik, który nazywał się będzie Piołun. Mówią, Piołun? Przecież to Czarnobyl. Mamy tutaj kogoś, kto jest z Ukrainy? Czy to jest prawda? Tak, z rodzaj Piołunu. To jest Czarnobyl. Mówią, Apokalipsa pisała o wybuchu reaktora atomowego. Nic podobnego. Nic podobnego. Proroctwo nie może być własnego wykładu. To jakiego wykładu? Wykładu inspirowanego tym samym Duchem Świętym, który przekazał prorokowi to poselstwo. I my to będziemy robić, czytając proroctwo Daniela. My będziemy szukać. Biblia sama się wyjaśnia. W Apokalipsie czytamy, że błogosławiony, czyli szczęśliwy człowiek to ten, który czyta, słucha słów proroctwa i zachowuje to, co tam jest napisane. A więc popatrzmy, jeżeli chcemy wynieść korzyść z czytania proroctw, z zapoznawania się z nimi, nawet z tym proroctwem z Księgi Daniela, to przede wszystkim powinniśmy je dobrze przeczytać. Niektórzy mówią, nie, my to studiować chcemy. Jak czegoś dobrze nie przeczytasz, to tego nigdy nie studiuj. Dojdziesz zawsze do mylnych wniosków. Najpierw trzeba wszystko solidnie przeczytać, tak jak jest napisane. A później słuchać też, co inni, którzy to czytali, zrozumieli, razem z nimi się połączyć. A może nie możesz czytać nawet, to słuchaj tylko, ale najważniejsze jest to, jaki będzie efekt. Żyj według tego. Zachowuj to, co tam jest napisane. Biblia ostrzega, że do Pisma Świętego nie wolno niczego dołożyć i niczego stamtąd ująć. Przyjąć tak, jak zostało napisane. Jeżeli chodzi o proroctwa, to możemy je dzielić na dwie kategorie. Proroctwa warunkowe i proroctwa bezwarunkowe. Nie wiem, czy byliśmy świadomi. Większość proroctw Pisma Świętego to są proroctwa warunkowe. Mamy przykłady tych proroctw. Niektóre z tych tekstów wyświetlimy sobie za chwilę na ekranie. Ale są też proroctwa bezwarunkowe. Tu są przykłady proroctw bezwarunkowych. To są zawsze te proroctwa, których wypełnienia gwarantem jest sam Bóg. Bóg obiecał, Bóg to przekazał przez proroka czy jakimśkolwiek innym sposobem Adamowi Ewie na samym początku, że dojdzie do walki między mocami ciemności i światłości. I podał dokładnie, jaki będzie wynik tej walki. Że ten, kto ze strony Bożej jako to dziecię pojawi się na tej ziemi, mowa jest o Mesjaszu, że on zostanie bardzo mocno dotknięty. Wtedy po prostu wyrażano to w tym pojęciu, że tam ukąsił go w piętę. Ale w wyniku tego, ten, który tego dokonał, czyli szatan, który zwiódł cały rodzaj ludzki i będzie walczył z Mesjaszem, straci swoje życie bezpowrotnie. Ty go ukąsisz w piętę, powiedział Bóg, a on ci zetrze głowę, co jest równoznaczne z unicestwieniem. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, wiersz 14, Chrystus powiedział, że przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa na tę ziemię, bo modlimy się, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. I zastanawiamy się, kiedy. I mówimy o wojnach, trzęsieniach ziemi i tak dalej. Biblia mówi, nie trwóżcie się, to nie jest to. One wszystkie są ostrzeżeniami,
że to się zbliża. Ale gdy będzie kazana Ewangelia Królestwa na całym świecie, wszystkim narodom, wtedy przyjdzie koniec. I Chrystus to wypowiedział w formie proroctwa, w formie orzeczenia. I będzie kazana ta Ewangelia. Nie może będzie. Jak ludzie będą chcieli głosić, to będzie kazana. Jak nie będą chcieli, no to trudno, to nie będzie. Nie, ona będzie kazana. Chrystus powiedział kiedyś, gdy proszono go, ażeby tam dzieci, które wiwatowały na jego cześć, zamilkły. Mówi, jeżeli one by zamilkły, to kamienie wołać będą. Bóg jest gwarantem tego proroctwa. I to się stanie. Czy my to będziemy robić? Czy my tego robić nie będziemy? To się stanie. Ale czy znając Boga, znając Jego Ewangelię, mógłbym sobie pozwolić na taki luksus, aby pozbawić się przywileju zwiastowania tej Ewangelii? Żadną miarą. Jak? Jak? I Chrystus powiedział, to będzie. To było bezwarunkowe proroctwo. Proroctwo bezwarunkowe. Apokalipsa. Jan ma wizję powtórnego przyjścia Chrystusa i tam jest powiedziane i ujrzy go wszelkie oko, nawet ci, którzy go przebili. Jest proroctwo bezwarunkowe. Ci ludzie, którzy mają go ujrzeć, którzy go przebili, od 2000 lat są w grobach. Prochu z nich nie ma. Jak go ujrzą? To jest sprawa Boga. Bóg wie, jak to zrobić. Gdyby nam zlecił coś takiego, moglibyśmy wydzierać sobie włosy z głowy i tak byśmy nikogo nie wzbudzili. I tak byśmy nie spowodowali, żeby to się stało. Przykład proroctwa warunkowego. Raz grożę narodowi królestwu, że je wykorzenię, wywrócę, zniszczę. Jeżeli się ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której mu groziłem, to pożałuje tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Proroctwo Jonasza w Niniwie, prawda? Na tym to polegało. To było proroctwo warunkowe. Każde proroctwo zapowiadające zniszczenie i zgubę, nawet gdyby było zaadresowane twoim nazwiskiem i adresem, gdzie mieszkasz, to pamiętaj, to jest proroctwo warunkowe. Bóg, gdyby chciał cię zniszczyć, czy mnie, czy nas wszystkich, dawno by nas zniszczył, nie mówiąc o tym. Jeżeli Bóg o tym mówi, to znaczy chce do ciebie, do mnie dotrzeć. Chce, abyśmy się ocknęli i abyśmy odwrócili to proroctwo. Czy to jest możliwe? Tośmy przeczytali przed chwilą. Innym razem zapowiadam narodowi królestwu, że je odbuduję, zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuje dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Otóż teraz powiedz mężom judzkim i mieszkańcom Jeruzalemu. Tak mówi Pan, oto przygotuję na was nieszczęście. Podejmę przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swej złej drogi. Poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Takie jest Boże zaproszenie. Jak cudowny jest Bóg, w którego wierzymy. Jak cudowny jest ten, który dał swojego Syna i On zapłacił za nasze winy, abyśmy mogli żyć. Dlatego, gdy słyszymy takie złe wieści, to jest to czas łaski dla tego, kto je słyszy. Jeżeli chcemy z niego skorzystać, korzystamy. Po co Bóg daje proroctwo? Jak się nam wydaje? Ja tutaj chyba 5 różnych takich powodów ukazuję. Przede wszystkim, aby ludzie uświadomili sobie, że Bóg istnieje. W Księdze Izajasza bezustannie Bóg, konfrontując się z różnymi innymi pojęciami ludzkimi na temat bóstw, powiedział, jeżeli jest bóstwo jakieś, jakiś Bóg, to niech wam powie, co było, co jest i co nastąpi. Nie ma nikogo takiego. To, że ja mówię, to znaczy, że ja istnieję. Że ja znam przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w równym stopniu. Pierwszym i zasadniczym celem proroctwa to uświadomienie nam, że Bóg istnieje.
Następnie uwiarygodnienie proroka i Biblii. I tutaj chciałoby się wrócić do Jonasza. No jak go Bóg uwiarygodnił? Zapowiadał zniszczenie za 40 dni. Tymczasem był ratunek. Jak go uwiarygodnił? Gdyby Jonasz był wierny Bogu i miał tę miłość, którą Bóg ma, to by w tym proroctwie powiedział im, że Bóg zapowiada coś, ale Bóg was miłuje. Tak będzie, gdy to się zniszczy. Przepraszam, gdy to będzie trwało, ta nieprawość, to zniszczenie nastąpi. Jeżeli mamy do przekazania Bożą wolę komukolwiek, pamiętajmy o tym. Jest bardzo ważna treść, ale bardzo ważny jest też sposób podania tej treści. Pamiętajmy o tym, że tak jest w naszym codziennym życiu. Wiemy, że nasze panie potrafią cudownie przygotowywać posiłki. Ale wcale nie mniej ważny jest sposób podania tej wspaniałej potrawy, niż to, że ona jest wspaniała. Prawda? Bardzo ważna. Dlatego też, gdy my idziemy do ludzi i opowiadamy im o Bogu, zadbajmy o sposób przekazania. Jeżeli mamy kontakt z tym Bogiem, jeżeli wiemy, kim On jest dla nas, to nawet zanosząc jakąś groźbę, możemy im pokazać na własnym przykładzie, że byłem w takim samym położeniu, bo wszyscy jesteśmy grzeszni. I Bóg się zlitował nad tobą. Jest nadzieja. Skoro Bóg ci powiedział, a nie zniszczył cię zaraz, to znaczy, jest dla ciebie nadzieja. Zbudowanie zaufania do Boga i Jego słowa, wypełnione proroctwa, bardzo mocno nas wiążą z Pismem Świętym i wiążą nas z Bogiem, który jest godzien zaufania. Dopiero na czwartym miejscu postawiłem poznanie przyszłości. Bo my często myśląc o proroku, to mówimy, najważniejsze jest to, abyśmy znali przyszłość. To jest ważne, ale jest ważne nie z powodu, aby zaspokoić naszą ciekawość, tylko abyśmy mogli przygotować się na nadchodzące wydarzenia. Czy to te złe, czy to te dobre. Na złe jak się przygotowujemy? Weryfikujemy nasze życie. Odstępujemy od tego, co jest naganne. A jak przygotować się na cudowne, na przykład powtórne przyjście Chrystusa? Dzięki proroctwom to możemy wiedzieć. Mówiąc dalej o proroctwach, Pan Jezus dwukrotnie w ciągu jednego wieczora wypowiedział się na temat podejścia do proroctw, podejścia naszego. W zasadzie wtedy miał przed sobą 12 jeszcze uczniów i powiedział, już teraz powiadam wam, zanim to się stanie, abyście, gdy to się stanie, uwierzyli, że ja jestem. To było w tym samym, podczas tego samego spotkania. Teraz powiedziałem wam, zanim to się stanie, abyście uwierzyli, gdy to się stanie. Co to znaczy? Wypełnione proroctwo uwiarygadnia, o czym wcześniej już mówiliśmy, autora tego proroctwa i jest potwierdzeniem uwierzytelnienia tego, kto je nam przyniósł. Jak zrozumieć proroctwo? Jak zinterpretować proroctwo? Kilka podstawowych, krótkich rad. Najpierw zapoznać się z treścią proroctwa, ale w całości. Nie urywkami. Odnalezienie jego biblijnej wykładni. Rozpoznanie proroctwa, gdy widzimy, że ono się w historii wypełnia. I zajęcie osobistego stosunku do treści. Bo my nie jesteśmy poza marginesem tych, których dotyczą proroctwa przesłane ziemianom, bo my też jesteśmy ziemianami. I to nieważne,
jak bardzo ścisłe związki i relacje mamy z Bogiem albo nie mamy tych relacji. A teraz już przejdziemy do proroka Daniela. To były ogólne zasady. A teraz jeżeli chodzi o księgę proroka Daniela. To jest hebrajski wypisane to imię Daniel. Tyle to oznacza. Oznacza to imię, bo wszystkie imiona w starożytności miały jakieś swoje znaczenie. Bóg mój sędzia, albo Bóg moim sędzią, albo Boży sędzia. Z tym, że w języku hebrajskim czytamy od prawej do lewej, a więc to Dan, to jest sędzia, i El, Bóg, sędzia, mój Bóg. Właśnie tutaj Dani mamy, Daniel, to i w tym przypadku akurat jak gdyby no, zbiegło nam się z tym podpisanym tego i. Bóg moim, Dan, sędzia, Dani, mój sędzia. Daniel jest szczególnym prorokiem. Niewielu takich było w Piśmie Świętym, aczkolwiek byli. Nie działał wśród swojego narodu, aczkolwiek na rzecz swojego narodu. Wszyscy prorocy działali w narodzie. Ten działał poza narodem. Dlaczego i jak to przebiegało? O tym wyczytamy z Księgi Daniela. Nie wygłaszał żadnych ostrzegawczych mów poza prywatnymi radami i wskazówkami, które udzielał poszczególnym jednostkom. Ale do narodu nigdy się jako takiego żadnego narodu nie zwracał. Jego proroctwa, ktoś powiedział, to historia świata w zwoju, w rulonie. Od jego czasów aż do założenia Królestwa Bożego, czyli aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Ktoś nazwał proroctwa Daniela świętym kalendarzem przyszłości. One są tak przygotowane i tak podane, że wartość ich odkrywamy dopiero w odpowiednich momentach historii. I o tym Chrystus mówił, że w pewnych momentach historii trzeba szczególną uwagę przyłożyć i serce do proroctwa Daniela. Urodził się na dworze króla judzkiego około 623 roku przed Chrystusem. Wychowany był według praw Mojżesza, jak każdy młody książę, bo był księciem i każdy Izraelita zresztą, każdy chłopiec, uprowadzony do niewoli, gdy miał około 18 lat. Był młodym człowiekiem. Było to w roku 605 przed naszą erą. Wykształcony w Babilonie, służy na dworze Nebukadnezarowi, to jest wiodący król, to jest legenda Neobabilonu, i Dariuszowi. Już gdy Babilon upadł i zmieniła się potęga, Daniel służy pierwszemu królowi Medowi, który zajął miejsce w Babilonie, w tej stolicy dawnego imperium o tej nazwie. W dwóch tekstach, w księdze Ezechiela, równocześnie funkcjonującego co Daniel, mamy mowę, albo czytamy o tym, jak sprawiedliwy, jak mądry jest Daniel. Z nim są porównywane istoty niebiańskie nawet. Istoty wybitne, które żyły na tej ziemi, jak Noe, jak Hiob. Wyjaśniał widzenia. Pierwszy raz wyjaśniał widzenie Nebukadnezarowi, gdy miał lat 21. Później też Nebukadnezarowi, dopiero po 32 latach, gdy miał lat 53 i gdy miał 88 lat, Belsazarowi, ostatniemu panującemu w Babilonie. Pierwsze widzenie, gdy ma Daniel, to jest siódmy rozdział jego księgi, Daniel ma wtedy około 70 lat. A więc gdy mówimy o
Danielu proroku jako młodzieńcu, to zweryfikujmy własne myślenie faktami. Ostatnie widzenie Daniel ma, gdy liczy sobie około 90 lat. Jest to długie widzenie, bardzo trudne do zrozumienia, zawarte w ostatnich trzech rozdziałach jego księgi. Jeżeli chodzi o księgę proroka Daniela, dzieli się kilka technicznych takich rzeczy, ale to trzeba wiedzieć, jeżeli chcemy ją ze zrozumieniem później czytać. Część historyczna, rozdziały 1 do 6, z takim wtrętem proroczym. Z tym, że to nie jest proroctwo, które Bóg dał Danielowi. To proroctwo otrzymał babiloński monarcha, Nebukadnezar, pogański król, który nawet walczył z Bogiem Izraela. A Bóg go tak wyróżnił. To nam coś powinno powiedzieć. Druga część, to jest część prorocza od 7 do 12 rozdziału i ona znowu ma taki wtręt narracyjny. To jest 10 rozdział. Wiodącym tekstem jest tekst hebrajski, ale jest duża wstawka w języku aramejskim. Język aramejski, nazwany też syryjskim, jest bardzo spokrewniony z językiem hebrajskim. To jest tak jak słowacki i polski, tak jak hiszpański i portugalski. Kto rozumiał jeden, to naprawdę rozumiał dużo z tego drugiego. Język hebrajski, tu są podane teksty od początku księgi do połowy 4 wiersza w 2 rozdziale. Jest bardzo istotne, dlatego że jest spór o księgę Daniela i to, ojej, jakie to błogosławieństwo. Dziękuję bardzo. Niewiasty są naprawdę intuicyjne w tym przypadku i potrafią to wyczuć, co może pomóc. Później jest język aramejski do końca 7 rozdziału, później język znowu hebrajski aż do końca księgi. Ktoś by powiedział, po co, dlaczego, jak? Gdy czytać będziemy z uwagą księgę proroka Daniela, znajdziemy wszystko dokładnie wyjaśnione. Księga należała do trzeciej księgi kanonu hebrajskiego. Kanon składał się z takich części jak Tora, to jest 5 ksiąg, Nevim i Ketuvim. A więc prorocy Nevim i Ketuvim pisma, dydaktyczne księgi. I prorok Daniel nie znalazł się w części tej proroczej, wśród proroków. A jest prorokiem. Chrystus go nazwał prorokiem. Dlaczego? To jest znowu kamień obrazy dla wielu ludzi, którzy mają inne spojrzenie na księgę Daniela niż to, które sama księga prezentuje. Tu mamy ten tekst z Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, wiersz 15, gdzie Chrystus nazywa Daniela prorokiem i każe zwracać uwagę na jego proroctwa. Dlaczego Żydzi go nie włożyli w księgi prorocze? Może króciutko. Prorok klasyczny izraelski działał wśród narodu i dla narodu. Daniel nie działał wśród narodu. Daniel nie wypowiadał żadnych ostrzegawczych mów do współczesnych sobie. To, co powiedzieliśmy, za wyjątkiem indywidualnych osób. I to nie z Izraela. A więc to było bardzo mądre, to było od Boga. Nie dało się z tego zrezygnować, ale traktowano jako dydaktyczną księgę. Trzeba się wysilić, żeby to zrozumieć. Na pewno tam jakaś mądrość jest. Ale to, że tak jest, jest też bardzo istotne przy wyjaśnianiu później, czy prorok Daniel jest prorokiem, czy prorokiem nie jest. Czy prorok Daniel pisał w 6 wieku przed narodzeniem Chrystusa księgę, czy pisał w 2 wieku, jak niektórzy wolą. Chrystus właśnie powiedział, gdy głoszona będzie Ewangelia przed powtórnym przyjściem Chrystusa, należy zwracać uwagę na sformułowania, na proroctwa Daniela, które są zapisane. I to jest ten czas, w którym my obecnie żyjemy. Wstawki apokryficzne znajdują się w księdze Daniela. Nie wiem, czy was nie zanudzam, czy to nie jest za dużo szczegółów, ale powtarzam, to są
techniczne rzeczy, które rzutują bardzo mocno na autorstwo i czas napisania księgi proroka Daniela. Bo archeologia dokona pewnych odkryć, które zweryfikują bez żadnej wątpliwości, że gdyby Daniel pisał księgę w II wieku przed naszą erą, to nigdy by nie napisał tego, co napisał w tej księdze. Ale z tym musimy zaczekać do miejsca w tekście, gdy do tego dojdziemy. A więc w trzecim rozdziale, tam gdzie jest opisana historia trzech młodzieńców skazanych na spalenie w ogniu, jest taki wtręt apokryficzny, czyli nienatchniony, nie pochodzący od autora, a znajdujący się w tekście niektórych przekładów. Niektórzy nie lubią słowa apokryficzny, to nazywają to deuterokanoniczny, czyli wtóronatchniony. Apokryf czy deuterokanoniczny to jest tylko inna nazwa. To nie jest księga kanoniczna. Pieśń trzech młodzieńców, piękna pieśń. Rozdział 13, opowieść o cnotliwej Zuzannie. Rozdział 14, o Belu i o smoku. Dwie legendy, które tam się znalazły, które z księgą nie mają nic wspólnego. I wkrótce się dowiemy, jak to się stało, że dzisiaj w niektórych przekładach one figurują. Wokół autorstwa księgi jest mnóstwo niedomówień i taka w pewnych momentach gorąca dysputa. Niektórzy mówią, że i my stoimy na takim stanowisku, że jeden jest autor księgi i tak naprawdę Daniel nie jest tym autorem. Daniel, ani Izajasz, ani Jeremiasz, ani Micheasz, żaden z proroków nie jest autorem księgi. Autorem jest zawsze Bóg. I on jest zawsze ten sam i zawsze jeden. Ale ci, którzy uznają, mają w zamyśle co innego. Że ktoś był jeden, kto miał pomysł na to, aby napisać taką księgę, ale wielu ludzi to pisało. W drugim liście Piotra czytaliśmy ten tekst, że tylko z natchnienia Bożego pisali święci Boży ludzie. Teoria dwóch autorów. A więc pierwsze sześć rozdziałów napisał jeden, drugi napisał kolejne sześć. Dlatego, że tu jest narracja w tych pierwszych sześciu, a tam jest typowo proroctwo. A więc to nie mogło od jednego autora wyjść. Znowu tutaj to pojęcie, co to znaczy autor. Gdy mówimy o autorze i o pisarzu, to mówimy o autorze, Bogu jako autorze, a pisarze to byli ludzie. Ale w tej dyskusji tutaj, gdy mowa jest o autorach, to się mówi o ludziach, którzy usiedli i napisali, wymyślili często coś. Kwestia autorstwa jest wyjaśniona tutaj w samym tekście, w pierwszych sześciu rozdziałach. Niektórzy mówią, że tam narracja odnośnie Daniela jest w trzeciej osobie. Bardzo często taka narracja występuje nawet w Nowym Testamencie. W Księdze Dziejów Apostolskich mamy tę samą narrację, kiedy o kimś pisze się, kto brał w tym udział, również to realizował. Pisze się w trzeciej osobie. Taki był zresztą Paweł nawet, gdy mówi o swoim nawróceniu i spotkaniu z Chrystusem i o tym, że otrzymał wtedy wizję, to mówi, znałem człowieka przed 14 laty, nawet nie wiem, czy to się w ciele działo, czy poza ciałem, ale i kontynuuje. A pisze o sobie. A więc to jest ten styl, który od dawna istniał i w Nowym Testamencie się zachował. Dowody wewnętrzne już od rozdziału 7 są bardzo mocne. Tam bez przerwy Daniel występuje w pierwszej osobie. Dowód zewnętrzny i najmocniejszy dla nas jako chrześcijan to jest dowód w słowach Jezusa Chrystusa. To jest prorok Daniel, nie dwóch Danielów, nie u Daniela primo i secundo. Czas powstania księgi, znowu dyskusja. My wiemy i to z księgi wynika, i to wynika z odkryć aktualnie, które
do których mamy dostęp. Księga napisana była bez żadnych wątpliwości w VI wieku przed naszą erą. I to są dowody wewnętrzne, opis wydarzeń historycznych, które wtedy się działy. Ale z tym nie było tak łatwo, bo historycy właśnie dowodzili, że w VI wieku się to nie działo. I powiedzieli o tym, ktoś musiał niezorientowany pisać w II wieku. I to mu możemy wybaczyć. 4 wieki minęły. Historycy, którzy pisali o wydarzeniach Babilonu, o upadku Babilonu, po 100-kilkunastu latach wiedzieli chyba, co piszą, nie? Okazuje się, że oni nie wiedzieli, a Daniel wiedział. I archeologia potwierdziła to, co Daniel napisał, a nie co ci wtedy świeżo powstali, wybitni historycy, światowi historycy, Grecy szczególnie, wiedzieli niedługo po wydarzenia. I dowody zewnętrzne, Ewangelie, listy Pawła. Paweł się powołuje i nawet przybliża nam wykład księgi Daniela proroka w drugim liście do Tesaloniczan w 2 rozdziale. Księga Apokalipsy, odkrycia w Qumran. Ci, co wskazują na drugi wiek, mówią, że księga była napisana podczas ucisku, jaki Syryjczycy przypuścili, a szczególnie za panowania Antiocha IV Epifanesa na naród żydowski. I wtedy, aby podnieść ducha w narodzie, to pisano, że przecież Bóg to inaczej, Bóg cudowny potrafi wyzwalać, jak to było za czasów Daniela i tych 3 młodzieńców i jego z jaskini lwiej. A więc to chyba i nam pomoże. Skąd te wskazania? Te założenia, znajdziemy ich wyjaśnienie w księdze Konstantego Bulego, w księdze Daniela na stronicach 26-32. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że te zarzuty, które postawiono, nikt nie zna przyszłości, nieścisłości historyczne w treści księgi, słowa greckie i perskie w księdze, tekst aramejski w księdze, umieszczenie księgi w 3 dziale, czyli w pismach, to wszystko są dowody na to, że księga nie była napisana w VI wieku. Ale to nie były zarzuty postawione przez nikogo z chrześcijan na początku, gdy były postawione. To krytycy i filozofowie pogańscy walczący z chrześcijaństwem nie dopuszczali myśli, że istnieje Bóg, który zna przyszłość. I to była ta pierwsza teza. Nikt nie zna przyszłości. A później byli świetnymi historykami, a między innymi wyróżnił się Porfiriusz, neoplatoński filozof pogański, który żył w latach 233 do 304 naszej ery. Napisał obszerne 15-tomowe dzieło zatytułowane Przeciw chrześcijanom. Zaatakował w nim chrześcijan i Biblię. 2 ostatnie tomy, te 2 ostatnie księgi zostały poświęcone księdze Daniela. Zdruzgotał, nie zostawił na niej suchej nitki. Co się stało? Księga Daniela istnieje i archeologia dowiodła jej prawdziwości. Nie ma śladu po dziełach Porfiriusza. Pisanych śladów. Żadnych. Skąd wobec tego wiemy, że pisał i że one były? Z apologii chrześcijańskich. Bo apologeci chrześcijańscy, którzy bronili Boga i prawdy i Biblii, rozprawiali się jak mogli z jego zarzutami, ale z niektórymi nie mogli się rozprawić, bo on miał argumenty, a oni mieli tylko wiarę. Drodzy, powiem wam, gdy masz wiarę w Boga i jego słowo, to nie bój się żadnych argumentów. Ale wtedy ci jest potrzebna wiara, czasem dozgonna i nie doczekasz się rozwiązań. Tak było i tym razem.
Mamy fascynujące odkrycia archeologiczne, z którymi się będziemy spotykać podczas studium. Tak wygląda mapka Palestyny z czasów Chrystusa. Tutaj w tym owalu mamy Jerozolimę, to malutkie Q na czerwono. To jest miejscowość na północno-wschodnim wybrzeżu Morza Martwego. Tam właśnie w Qumran, tak wygląda ta okolica, tam dokonano odkryć w 1947 roku, a więc ile? 52 lata temu, tak? Dobrze liczę? Proszę? Ojej, no to przebił mnie ktoś, mówi, że 65. Nie będę się sprzeczał. Dobrze, wy potraficie szybciej liczyć. Zresztą ludzie w biznesie mają bardzo dobrą głowę do tego. W tekstach Księgi Daniela znalezionych w Qumran, a znaleziono ich dużo, nie było wstawek apokryficznych, tych, o których mówiliśmy wcześniej. A to są teksty z III, II i I wieku przed narodzeniem Chrystusa. Wstawek apokryficznych nie było. Zmiana tekstu hebrajskiego na aramejski istnieje tak w zapisach z Qumran, z dwóch, trzech nawet wieków przed Chrystusem, jak istnieje do dzisiaj. I tak samo język hebrajski wraca w pierwszym wierszu już 8 rozdziału. Czyli dokładnie to, co te zawiłości, które były. Zdawać by się mogło, po co się tym w ogóle zajmować. Odkrycia archeologiczne, odkrywając te miejsca, bo zachowały się właśnie te szczątki, pokazało, jak wiarygodny jest tekst, którym się posługujemy dzisiaj. Ta wstawka w 3 rozdziale, gdy następuje Hieronim, to jest tłumacz Wulgaty, około 400 lat po narodzeniu Chrystusa, naszej ery, on tłumaczy z przekładu 200 lat wcześniej dokonanego i mówi tak: tego, co następuje, nie znalazłem w księgach żydowskich. A po wierszu 9, gdy ta wstawka, ta pieśń kończy się, mówi: dotąd w żydowskim nie masz. A coś my przełożyli, z edycji Teodocjana przełożone jest. To był przekład na starołaciński język. Przekład teodocjanowy około 200 lat wcześniej niż przekład Hieronima, Wulgaty. Wstawka po 12 rozdziale jest ciekawa, gdy później te dwa rozdziały następują legendarne. Dotąd Daniela w żydowskiej księdze czytamy. Co potem idzie do końca księgi, z teodocjanowego wydania jest przełożone. A więc w tym pierwszym przekładzie naszej ery Teodocjan, nie wiemy nawet skąd, wprowadził te wstawki apokryficzne. To są jaskinie, w których znaleziono zwoje nie tylko Daniela, ale wielu ksiąg Pisma Świętego, wszystkich w zasadzie, za wyjątkiem Księgi Estery. Króciutka księga, jedna z ksiąg Starego Testamentu. Znalazł się ponad 6-metrowej długości zwój w całości zachowany, zwój Izajasza proroka. Wystawiono mu muzeum, które nazywa się Shrine of the Book, świątynia księgi. Tam możemy oglądać ten zwój. To jest bardzo skomplikowane. Gdyby ktoś chciał, to niech sobie to później odpisze, czy jeżeli materiały będziecie mieli, one wszędzie, wszystkie są. Wszystkie urywki z Księgi Daniela, które znaleziono, z 1 rozdziału, z 2 rozdziału, 3, 6. Tutaj jest to miejsce, gdzie brak tej wstawki, tej pieśni młodzieńców. I aż do rozdziału 12. Urywki wszystkich rozdziałów
z księgi proroka Daniela. One są skatalogowane i to jest numeracja ta katalogowa, którą znajdziecie w dziełach wydanych z tej okazji. 13 rozdział tam nie istnieje i 14 też nie istnieje. I właśnie te badania zwojów z nadmorza martwego, one całkowicie zmieniły, zrewolucjonizowały badania nad tekstem i teologią ksiąg biblijnych w ogóle. Do tego czasu bibliści dysponowali tekstami Starego Testamentu z mniej więcej X wieku naszej ery. I pytanie główne, które było zadawane, to skąd możemy mieć pewność, że księgi Pisma Świętego oparte na tym tekście z X wieku i wszyscy mamy te Biblię oparte na tym tekście, to Biblia, którą czytał Chrystus. Dopiero odkrycia w 1947 roku pokazały, że to jest tożsamy tekst, że on jest autentyczny, że nie ma żadnych różnic. Józef Flawiusz, ten znany historyk żydowski, który był potraktowany przez Żydów za zdrajcę, bo jak mówią, kolaborował z Rzymianami, a Rzymianie byli znienawidzeni w czasach Chrystusa i zaraz potem przez Żydów. W książce przeciwko Apionowi napisał, że kanon Starego Testamentu został zamknięty za panowania Artakserksesa I Longinusa. To był perski władca i panował w latach 464 do 423. To są mniej więcej czasy Ezdrasza. To jest ten kanon ezdraszowy. I tam już była Księga Daniela. A więc jak mogła być napisana w II wieku, 200 lat później? Skoro już tam się znajdowała. Żydzi by nie dopuścili księgi z II wieku do kanonu Pism Świętych. Tym bardziej, że pierwszy kanon jest ustalany za czasów Ezdrasza, tego wielkiego reformatora i wodza duchowego narodu żydowskiego po niewoli babilońskim. W swoim dziele Starożytne Dzieje Izraela, w księdze 11, w 8 rozdziale i wierszu 5, Flawiusz wspomina o tym, że w 332 roku przed Chrystusem, gdy Aleksander Macedoński, czyli Aleksander Wielki, pokonał Tyr i później szedł dalej do Egiptu i otarł się o Jerozolimę, Żydzi wyszli na jego powitanie z księgą proroka Daniela i pokazali mu w to miejsce, które my mamy jako 8 rozdział, że on tam jest pokazany jako ten mały róg tego wielkiego kozła, który pokona Medoperców. On był akurat w układzie wojennym z Persami. Aleksander Macedoński, Aleksander Wielki zupełnie pominął Jerozolimę. Niszczył po drodze wszystko. Jerozolimę pominął. I przyczyną było to, że pokazano mu w 332 roku księgę proroka Daniela. Jak mogli mu pokazać coś z II wieku? Możemy dyskutować, czy Flawiusz sobie zmyślał, czy nie, ale mamy silniejsze dowody niż Flawiusz. Kolejnym zagadnieniem, które chcemy dotknąć, to tematyka księgi proroka Daniela. Królestwo Boże. To jest ta główna myśl, która przewija się przez całą księgę i to, że Bóg jest władcą. On panuje, on kontroluje historię. Jego królestwo jest ponad wszystkimi ziemskimi królestwami. On przyzwala na te ziemskie królestwa. On daje człowiekowi w oparciu o jego wolną wolę, zupełnie byśmy powiedzieli wolną rękę w panowaniu. Ale zawsze
będzie pilnował, czy człowiek nie pójdzie za daleko. Ostatecznie Księga Daniela doprowadza nas do takiego spostrzeżenia, że żadne z królestw, które panowały na tej ziemi, nie mogą pretendować do utrwalenia swojego panowania i zaistnienia czy pozostania na zawsze. Bóg jest sędzią. To jest druga główna myśl. On stoi na straży dobra, szlachetności, sprawiedliwości. Sędzia w pojęciu starożytnych ludzi i w pojęciu Biblii to nie jest ten, który tylko rozsądza na podstawie dokumentów, które mu przyniesiono. To jest człowiek bardzo życzliwy dla kogoś, w tym przypadku Bóg. On zawsze będzie brał w obronę. Jeżeli ktoś ma problemy, to mu pomoże, to go podniesie, to go wydźwignie. I Bóg jest takim sędzią dla państw, dla mocarstw, narodów i pojedynczych ludzi również. I ten wątek nam się przewija w treści księgi proroka Daniela. Kolejną myślą, kolejnym ważnym tematem to zmaganie się, bój, walka między dwoma miastami, między Babilonem i Jerozolimą. To jest bardzo ciekawy temat i wydaje się, że Babilon jest cały czas górą, że cały czas zwycięża. Aczkolwiek w końcu zwycięstwo i triumf odnosi Jerozolima. Obecność Boga we wszystkich okolicznościach życia człowieka. To jest kolejny temat księgi Daniela, często pomijany. Trzeba się przyjrzeć temu tekstowi, aby to zobaczyć. I to szczególnie w tej części narracyjnej, w tych pierwszych sześciu rozdziałach księgi Daniela. Daty ważnych wydarzeń opisane w księdze Daniela ukażą nam się na ekranie. O tym już mówiliśmy, o Danielu. Uprowadzenie młodzieńców do Babilonu, wyjaśnianie snu Nebukadnezara, doświadczenie trzech młodzieńców, nawrócenie Nebukadnezara. Ciekawe, pogański monarcha nawraca się do Boga Jahwe, do Boga Izraelowego. Wizja zwierząt nieczystych, to jest pierwsze widzenie Daniela. Wizja zwierząt świątynnych, to jest druga wizja. Ostatnia noc Belsazara, Daniel w lwiej jamie, czas przyjścia Mesjasza i ostatnie spotkanie proroka z Gabrielem. Tak historycznie moglibyśmy uporządkować te wydarzenia, dlatego że poszczególne rozdziały, one nie są tak uporządkowane. Niektóre rozdziały uprzedzają nam wydarzenia, które nastąpią dopiero, czy będą odnotowane później. Dlaczego się interesujemy księgą Daniela? Ona zawiera bardzo ważne przesłanie dla człowieka. Przeciętnego człowieka. I to w różnych okresach historii naszej ziemi. Dotyka osobistych naszych spraw. Koncentruje się wokół tych wydarzeń, które dzieją się na naszych oczach. Czasem z naszym udziałem, czasem z naszą aprobatą, czasem z naszą dezaprobatą. I tutaj między liniami widzimy te wyzwania, które Bóg nam stawia, jakie stanowisko chcemy zająć. Na te rzeczy będziemy zwracać wielką uwagę. Pod względem stylistycznym należy do gatunku literackiego, jakim jest apokalipsa. Z tego powodu jest też bardzo dobrym wprowadzeniem w zrozumieniu ostatniej księgi Pisma Świętego, apokalipsy świętego Jana, tej nowotestamentowej apokalipsy. Daniel jest apokalipsą starotestamentową. Księga została
inaczej powiem. Księga każdorazowo zajmuje się od czasem, gdy dana wizja się pojawiła albo dane wydarzenie historyczne zaistniało i doprowadza nas aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. Każda z tych wizji. Ale jeżeli chodzi o położenie akcentów w tych wizjach, to akcent jest zawsze położony na czasy eschatologiczne, czasy końca, czyli te, w których my obecnie żyjemy. Zresztą Bóg powiedział też, że wtedy mówił, że w czasach końca będzie zrozumiana, a my w tych czasach żyjemy. A więc chyba to jest powód, że zainteresowanie tą księgą istnieje. Zawiera rady, ostrzeżenia, pouczania, ukazuje jasną perspektywę dla człowieka, który zaufał Bogu. Kilka postaci znanych z historii powszechnej, historii Kościoła, wypowiadało się na temat Księgi Daniela. Martin Luther powiedział, to jest królewska i książęca księga. Księgę Daniela zalecamy do czytania wszystkim pobożnym chrześcijanom. Dlatego widzimy również tutaj, że Daniel wszystkie widzenia i sny, obojętnie jak straszne one są, kończy radośnie. Mianowicie nadejściem Królestwa Chrystusa i przyszłością. Król angielski Jakub I, żyjący na początku XVII stulecia, zwraca uwagę i pisze do królów w ogóle w rozległym imperium i tłumacząc, dlaczego ich zachęca do czytania Księgi Daniela, powiedział tak, że zachęca ich do studiowania Księgi Daniela i objawienia, aby ich oczy zostały im otworzone jako panującym. Napisał taką odezwę, którą nazywał premonition i wysłał to do wszystkich tych, którzy byli pod jego jakąś tam szczególną troską. Isaac Newton, znany uczony, fizyk, matematyk, astronom, on spędził na studium Księgi Daniela 42 lata. Jest niesamowite, bo my go znamy w świecie nauki, ale nie wiemy, jak bardzo oddany Bogu i wierny Bogu był to człowiek. I wypowiedział się tak, odrzucić jego proroctwa, czyli proroctwa Daniela, oznaczałoby odrzucenie religii chrześcijańskiej. Ten tytuł naszych spotkań, chrześcijańskie spotkania z księgą Daniela, starożytnego proroka, starotestamentowego proroka. Isaac Newton powiedział, gdybyśmy Daniela odrzucili, to oznacza, odrzucamy chrześcijaństwo. Większość proroctw księgi Daniela dotyczy ery chrześcijańskiej. Nie tamtej, dlatego Żydzi go nie uznali też jako klasycznego proroka. A tutaj kilka wypowiedzi nieco szerszych mojego ulubionego autora, Ellen Goldwhite, klasyka literatury chrześcijańskiej, która napisała i ten manuskrypt niedawno zresztą został udostępniony. Nadszedł czas, w którym Daniel nabrał szczególnego znaczenia. Teraz światło, które zostało mu udzielone, powinno być jak nigdy przedtem głoszone całemu światu. Jeżeli ci, których Pan tak dla których Pan tak wiele uczynił, będą pielgrzymować w światłości, wtedy wiedza o Chrystusie, wiedza o proroctwach, które na Niego wskazują, zwiększy się, szczególnie w czasie zbliżającego się końca. Czytaj Księgę Daniela, przywołuj sobie punkt po punkcie historię królestw, jakie tam zostały przedstawione. Patrz na mężów stanu,
rady, parlamenty, potężne armie. Przyjrzyj się temu, jak Bóg w pył rozbijał ludzką chwałę i dumę, ich samych składając w prochu. Gdy Księga Daniela i Objawienia będą lepiej zrozumiane, wierzący zdobędą doświadczenie religijne całkowicie odmienne od dotychczasowego. Dostrzegą otwarte bramy niebios w takiej okazałości, że ich serca i umysły znajdą się pod wpływem charakteru, jaki musi zostać w nich ukształtowany, aby mogli odebrać błogosławieństwa będące nagrodą ludzi, którzy posiedli czyste serca. Ten cytat we mnie bardzo mocno uderzył, gdy go po raz pierwszy przeczytałem. I zastanawiałem się, od dziesięcioleci zajmują się Księgą Daniela. Wiem coraz więcej o historii. Wiem o tym, jakie tam złe rzeczy były przepowiadane. Ale to mnie nie pomaga. Mnie to nie zmienia. Mnie to nie oczyszcza. Co jest niewłaściwego? To spowodowało, że kilkanaście lat temu zacząłem inaczej czytać Księgę Daniela. Nie czytać jej dla ludzi, nie wykładać jej dla ludzi, żeby im pokazać, co oni złego zrobili, w czym są winni, a w czym jeszcze mogliby coś innego zrobić. Zacząłem ją czytać dla siebie. I powiem wam, Bóg spełnia tę obietnicę. To jest taka pastoralna rada, prawda? To jest tak, jak gdyby nie mówi historyk, nie mówi biblista, mówi ktoś, kto jest praktycznie chrześcijaninem. Widocznie autorka korzystała z tych Bożych błogosławieństw i nam zaleca to wszystkim. I to było moim pragnieniem, żebyśmy usiedli przy Księdze Daniela, ażeby nie rozważać jej tak, jak zwykliśmy ją już rozważać przez dziesiątki lat. Dla innych. Rozważajmy ją każdy dla siebie osobiście. Bóg dla nas ma cudowne obietnice i skarby. Istnieje potrzeba znacznie dokładniejszego studiowania Słowa Bożego. Szczególnie należy studiować Księgi Daniela i Objawienia. Należy im poświęcić więcej czasu niż kiedykolwiek w historii. Być może nigdy nie byliśmy na zajęciach trwających każda sesja półtorej godziny. Być może nas to nawet umęczyć i znużyć. Powiem wam szczerze, mnie to też na początku wydawało się takie trudne. W tej chwili jest zupełnie inaczej, bo to Pismo Święte kształtuje nasze życie. A jeżeli Chrystus doradził, ażebyśmy w czasach końca zajęli się tymi proroctwami, to chyba miał coś szczególnego na uwadze. Dlaczego nie posłuchać rady tego, w którego uwierzyłem, który jest moim Zbawicielem i który przypomina mi z różnych stron, co powinienem czynić? Przecież całe Pismo od Boga jest natchnione. Jest pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobra, dobrego dzieła przygotowany. Zwróćcie uwagę na to, że Pismo całe, w całości jest pożyteczne, dlatego że jest natchnione. Do czego jest pożyteczne? Aby się uczyć, aby wykrywać błędy? I tutaj muszę się na czymś zatrzymać. Zawsze myślałem, że Pismo Święte służy temu, ażebym wykrywał błędy innych ludzi. Tak myślałem, przyznaję się szczerze. I gdy czytałem księgę proroka Daniela i widziałem, co tam te bestie wyprawiają i te wszystkie rogi, to ciągle miałem za złe tym, którzy w ten sposób zostali tam zobrazowani. Ten tekst nie o tym mówi. Ten tekst mówi, że Biblia we mnie ma odkryć błędy. Na innym miejscu czytamy, że Pismo Święte jest ostre jak dwusieczny miecz, jak miecz Demoklesa. I ono przenika aż do rozdzielenia i do szpiku kości. Mojej kości.
mojego szpiku, mojego serca. I w ten sposób, z takim nastawieniem chcemy przysłuchać się, przeczytać, co Bóg nam tutaj siedzącym, nam adwentystom mam do powiedzenia. To nas chce ukształtować, wychować, przygotować do służby innym ludziom. Próbował to robić z narodem izraelskim. I musiał zrezygnować z tej współpracy. Nie ze zbawienia tego narodu, absolutnie. Bo niektórzy mówią, że naród został w pewnym momencie izraelski odrzucony od łask Bożych. To nieprawda. Bóg zrezygnował z niego jako misjonarza narodów świata i przekazał tę misję nowemu Izraelowi. Przekazał tę misję swoim uczniom, swoim naśladowcom, gdzie nie ma różnicy, czy ktoś jest Grekiem, Hiszpanem, czy Portugalczykiem, czy Polakiem, czy Rosjaninem, czy Litwinem. To jest nieważne. To my, którzy zostaliśmy przez niego przemienieni. My mamy o czym ludziom opowiadać. Opowiadać o cudownym Zbawicielu, który ma taką przyszłość świetlaną dla każdego. A więc przyjmijmy tę radę tego naszego najlepszego przyjaciela. I na tym chyba skończymy już dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie i zapraszam na jutro rano na godzinę 11:00 zastanowimy się, jakich to misjonarzy Bóg wysłał do Babilonu i po co ich tam wysłał i jak oni tam spełnili swoje zadanie. Ja czuję wdzięczność wobec Boga, który nam dał tę księgę i Boga, który mną się interesuje, interesuje się każdym z nas. Chciałbym mu za to podziękować w modlitwie. Chcielibyście przyłączyć się do mnie? Drogi Zbawicielu i Panie nasz, dziękujemy Ci. Z całego serca dziękujemy za to, że jesteś i za to, że miłujesz każdego człowieka. Wszyscy jesteśmy Twoimi wybrańcami. Dopomóż, abyśmy z tego przywileju nigdy nie rezygnowali, nie wycofywali się. Ty pragniesz nas zmienić, nas ukształtować, nam pomóc, a następnie pragniesz, abyśmy o tej pomocy, o tym cudownym przeobrażeniu opowiadali innym ludziom. Ty nie posyłasz nas do nikogo, aby oskarżać, do nikogo, aby przygnębiać. Ty wysyłasz nas z radosną nowiną, bo to słowo brzmi Ewangelia, radosna wieść o Zbawicielu. Dopomóż, abyśmy Go poznali właśnie z tej strony i w tych wymiarach. I niech Twoje błogosławieństwo będzie z nami. A teraz, gdy udamy się do naszych domów, błogosław każdego i każdą z nas. Błogosław naszych bliskich, nasze rodziny, naszych sąsiadów, ludzi, którzy nieraz mają wiele kłopotów i Ty chcesz im zaradzić i potrzebujesz nas do współpracy. Daj, abyśmy do tego przez Ciebie byli ukształtowani. W imieniu Jezusa Chrystusa o to proszę. I dziękuję za to, że Ty jesteś chętny to czynić i cały czas to czynisz. Bądź za to, Boże, uwielbiony. Amen.